Zdarzenia niczym z filmu rozegrały się w piątek 18 marca około godziny 13 nieopodal leszczyńskiej ćwiczni. Było potrącenie policjanta, ucieczka, narkotyki i strzały ostrzegawcze. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, kryminalni zauważyli zaparkowany samochód oraz znanego im osobiście kierowcę, który mógł posiadać narkotyki. Kierowca na widok wychodzących z nieoznakowanego radiowozu policjantów ruszył i potrącił jednego z nich. Mężczyzna nie zatrzymał auta pomimo okrzyków "stój, policja". Kryminalni oddali strzały ostrzegawcze, a następnie także w kierunku opon odjeżdżającego samochodu. Po przestrzeleniu opony kierowca zatrzymał auto i wyrzucił przez okno foliowy woreczek, w którym były, jak się później okazało, narkotyki. Mężczyzna kontynuował ucieczkę, jednak po przejechaniu kilkuset metrów został zatrzymany. 37-letni mieszkaniec Leszna trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzuty zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej i narażenia policjanta na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia oraz posiadania narkotyków. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Zatrzymanemu 37-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.